Siemaneczko, na kanale Do Roboty. Dzisiaj znajdujemy się w Opolu w wielkim magazynie firmy SFD. Ze mną jest Damian, witam cię serdecznie. Cześć. Logistyk. I co dzisiaj pokażemy? Pokażemy proces wejścia towarów. Za towar, który przychodzi do nas na magazyn, odpowiada system klasy MRP. Pokażemy proces przyjęcia towaru. Pokażemy składowanie, kompletację. A, jeszcze tu skanujesz. Raz, dwa. Pakowanie. I następnie wydanie tego towaru na zewnątrz. Czyli cały proces logistyki w waszej firmie. Tak jest. Okej, no to nie pozostaje mi nic innego, jak wziąć się do roboty. Lecimy. Ty jako operator bierzesz kubetkę. Tak. Fajne, jak w jakiejś grze RPG. Średni czas realizacji to jest około 30 minut. A ile robicie? To jest taka klasyczna zmiana 8, czy...? Na ten moment mamy tak zwane trzy progi stażowe. Jak będzie zły kod, trafiłem, system ci powie, S10. Dzikie jaja? Tak jest. Damian, powiedz mi, macie tutaj mnóstwo różnych produktów, różnych marek. Jak to wygląda z tym przyjęciem towaru? Skąd ten towar się tutaj u was bierze? Czy za towar, który przychodzi do nas na magazyn, odpowiada system klasy MRP. To jest takie ciało, bo taki system, który sprawdza twoją historię transakcji, sprzedaży danych dóbr, towarów. Twoją, czyli waszą, czy moją? Przepraszam, naszą jako firmy, marki, okay, tak? Firmy, wszystkiego tego, co sprzedajemy. Jakby określa sobie klasy rotacji, określa sobie, ile tego towaru potrzebujemy, w jakiej częstotliwości go zamawiać. Czyli taka jakby sztuczna inteligencja, która bada różne trendy, różne historie waszej transakcji i wie na przykład, że w czerwcu, lipcu, sierpniu coś się sprzedaje i trzeba się na to zatowarować też? Tak. No i co? I tutaj to wygląda praca po prostu. Przyjeżdżają ciężarówki, tiry, wywozimy palety po prostu z ciężarówek i co, składujemy je tutaj? Bo to jest ten magazynik, wygląda bardzo mały, nie? Tutaj to miejsce. Tak, to jest taka strefa przyjęć, tu my jesteśmy w stanie składować około 300 palet, które oczekują na przyjęcie, czyli aha, w zależności od intensywności okresu, czy to jest sezon, czy jest jakby troszeczkę luźniej, to składujemy to jakby te palety, tak? One wtedy oczekują na informację, która spływa do nas, co musimy przyjąć, tak zwana priorytetyzacja, tak? Mhm. Czyli są dostawy, które mogą poczekać dwa dni, są dostawy, które przyjechały i są pilne, bo na przykład, nie wiem, było jakieś opóźnienie w produkcji, jakiś problem z transportem, szereg innych rzeczy, a po prostu towar się wyprzedał. I to po prostu otrzymujemy wyższy priorytet, to przyjmujemy i procesujemy wtedy, żeby to trafiło na magazyn, żeby można było to zebrać, spakować i wysłać naszego klienta. I za tą bramą jest już magazyn główny, do którego wejdziemy, bo tam dzieje się już ta magia pakowania tych wszystkich produktów i pakujecie produkty dla sklepów, takie jak są, nie wiem, wyspy w marketach, czy sklepy jakieś inne, tak? Nasze portfolio, no, nasze grono odbiorców jest o wiele szersze, tak? Mamy jakby sklepy e-commerce'owe, okay, własne, mamy sklepy w Polsce, mamy sklepy za granicą, bardzo intensywnie rozwijamy sklepy za granicą, mamy też szereg obszarów z tak zwanych B2B, gdzie mamy sklepy własne, sieć sklepów franczyzowych, mamy obszar farmacji, mamy sieci handlowe, gdzie nasze produkty są w takich sieciach jak Biedronka, Lidl, Auchan, Decathlon i wchodzimy też w inne obszary. Następnie mamy obszar eksportu, gdzie też wysyłamy nasze towary na cały świat tak naprawdę. Mhm. Czyli już gruby temat, tak? Czyli troszeczkę się bawimy i troszeczkę, tak jak słyszę, to już nie jest, powiedzmy, manufaktura i wysyłanie, powiedzmy, do ludzi tylko, którzy kupią na waszej stronie, a dość szeroki zestaw ramion, które gdzieś tam cały czas nad tym panują, żeby towar się sprzedawał, tak? Tak, staramy się jakby składać nasz biznes na tyle, ile możemy, na tyle jakby pozwalają nam możliwości. Tak, konkurencja nie śpi, ale jakby na razie udaje nam się wychodzić cały czas na prostą i być gdzieś tam na szczycie. No to dobra, to przejdźmy do tego magazynu głównego, pokażemy, jak wygląda ta robota już w praktyce. Złożymy jakieś może zamówienie? Jakie są w ogóle czasy takie na złożenie zamówienia, nie wiem, od właśnie skanera po paczkę wyjściową? Znaczy, jeżeli zamówienie wpadnie do nas, to średni czas realizacji to jest około 30 minut, tak? 30 minut, okej. Okay. Tak. Czyli jak ja bym teraz złożył zamówienie na telefonie, to od razu wam się pojawia w tych komputerkach, czy nie? No, to musi troszeczkę jakby przeprocesować się tam kwestia płatności, okay, kwestia potem weryfikacji dostępności stanów, w większości przypadków to się zgadza. Następnie jakby trafia to do nas, do systemu, system to planuje, buduje pakiet i wtedy dopiero wpada do ciebie jakby okay, do realizacji. Okej, okay. Oczywiście... 30 minut na spakowanie, czyli ten odcinek długo nie będzie trwał, ale zostańcie do końca materiału, żeby zobaczyć, jak ta paczka od przyjęcia, w którym jesteśmy teraz, aż do wysyłki do was wygląda. Czyli mamy teraz urządzenie, które nam pomoże spakować ten oto wózek. Jak to tu wygląda? Widzę kilka koszyków.
Dobra, jeszcze wszystko tłumaczę. Pierwszym krokiem oczywiście zawsze jest zalogowanie się do aplikacji, tak? Czyli zaczniemy od tego, że się zalogujemy, zalogujemy się na mnie. Jesteśmy jakby w takiej formatce, w widoku, troszeczkę jak smartfona, gdzie masz typy realizacji zbiórki, tak? Czyli to jest ten proces, o którym teraz będziemy mówić i który pokażemy. My wejdziemy w zbiórkę e-commerce'ową, czyli tak zwaną zbiórkę S lub M, tak? Jeżeli chodzi o te typy zbiórki, S-ka to jest troszeczkę jak w odzieżówce, tak? Czyli to są małe zamówienia. Czyli wracając do koszyczka, przed którym stoimy, jest tutaj 16 kuwetek, 4 półki razy 4 jest 16. Każda półka ma swoją adresację, tak? Czyli jest półeczka numer 1, 2, 3, 4. I na każdej półce jest jedna kuwetka, która ma kod QR. Każdy kod QR ma swój unikatowy numer, który za chwilę będziemy jakby wiązać czyli każdy systemem. Koszyczek to jedno zamówienie? Lub dwa, tak? Jeżeli mówimy znowu o zamówieniu M, to dwie kuwetki mogą być jednym zamówieniem. Aha. Czyli jeżeli zamówienie jest troszeczkę większe, nadal e-commerce'owe, to zajmie dwóch kuwetek. Tak? Okej, okay, czyli to są zamówienia e-commerce'owe, czyli dla prywatnych odbiorców, tak, dla ludzi, wszystko, tak? Wszystko, co kupujesz na naszym sklepie. Okej, okay, tak? Czyli czy w Polsce, czy za granicą, zamawiamy, tak jak wcześniej mówiłem, telefonem, czy tam przez aplikację, przez stronę internetową i tutaj składujemy te rzeczy, które później wysyłamy w kartonikach już do odbiorców. Dobra. No i system mówi teraz tak, przypisz do każdego zamówienia kuwetkę, którą chcesz realizować, tak? No i zaczynamy od miejsca S01, czyli to jest zamówienie S i pierwsza półeczka. No i lecimy po kolei, tak? Strzelamy kod, jest powiązanie, drugie, trzecie, czwarte. Widzę, że to jest dość mocno zautomatyzowane, choć robimy to ręcznie, ale system nam, domyślam się, za chwilkę powie, w którym koszyczku ma się co znaleźć. No i w chwili, kiedy doskonalaliśmy wszystkie zamówień, informuje nas o tym, że musimy się udać do miejsca R10, czyli rzędu 10, kolumny czwartej regałów, poziom 0, miejsce w poziomie 2. Czyli tu R10. Tak, tak? R10. R10004, tak. Co mi to ma powiedzieć? Czyli to ci mówi w ten sposób. Jeżeli pójdziemy sobie tutaj do lokalizacji, obrócisz się, to już masz tę informację, tak? A, dobra. Tu masz. Są cztery ciągi znaków. Jest R10, czyli rząd 10. Przęsło czwarte, czy jak sobie policzysz kolumny, które są, to jest czwarte przęsło, poziom pierwszy, to jest trzecia sekcja i miejsce. To tu znalazłem. Tak, więc strzelasz ten kod QR i informujesz system, że jesteś w tej lokalizacji. Teraz system ci mówi, masz pobrać produkt Treka, numer artykułu jest podany, ilość, idzie to odłożyć, tak? Czyli patrzę, czy to jest produkt Treka. O ja cię, ale wielka no paka. Właśnie. Więc jest, dobrze. Tu skanujesz kod. A, jeszcze tu skanuję, czyli jest tak, trochę czyli tego skanowania. No i odkładasz miejsce S16. Czyli szukasz na wózku 16, 16 jest tutaj i trzeba to zamówić. Ktoś tu będzie masę robił chyba, nie? Czy nie wiem, do czego był ten produkt, ale jak wakacje, to w sam raz. Nie? No i teraz R12, 00. To jest troszeczkę inny układ, tak? Strzelasz tą półeczkę, raz, dwa. Co to robi? To wkłada? I strzelasz dwa razy ten kod. A czemu dwa razy? Aha, bo tutaj to jest takie przyspieszenie. Dobra. Możesz zrobić Enter i potem znowu Enter, ale... Czyli jedziemy znowu, R18. Tak jest. No i tak sobie jeździmy cały dzień po prostu. Jeździmy. Jest taka serpentynka, system ją planuje. Tu. Okej, okay, no i teraz tak. Fajne, jakby jakieś grze RPG takie, że muszę zdobywać, kurczę, jakieś, wiesz... Expa, no. Expa i później levele kolejne i dobra. Jak będzie zły kod, system ci powie, że jest. S10. I dwa razy. Ja to już jak z automatu. R18-009-00-0430. 18? 18-009. To idziemy na koniec praktycznie. A ile robicie? To jest taka klasyczna zmiana 8, czy? Staramy się robić 8, wiadomo, w zależności od intensywności pracy i jakby nawału pracy. Czasem zdarzają się nadgodziny, tak? Ale nie jest jakaś... No ale pewnie dodatkowo płatne, tak? Więc kto tam wszystko chce, zgodnie to... z przepisami. Okej, okay, czyli kto tam chce, to chętnie pewnie te nadgodziny sobie dziubię. Pracuję na przykład te 8 godzin, to mam jakiś akord, ile tych zamówień muszę zrobić, czy więcej? Tak, mamy system uznaniowy, który między innymi zbudowany jest na wyniku indywidualnym, tak? Czyli są elementy składowe stałe i są elementy ruchome, tak? Okej. Okay. Czyli stałe to są przed twoje kompetencje, czy co potrafisz zrobić, tak? Czy w jakim obszarze, jak dobry jesteś, tak? No ale co tu wiele mogę zrobić na takim magazynie? Czym mogę się pochwalić? Wiesz co, no to zależy od tego, no możesz się pochwalić wszystkim, tak? Przed my to dzielimy takie... Masz taką macierz kompetencji, jest takie kółeczko, tak? I kółeczko jakby zapełniasz czterema ćwiartkami, tak? Okay. Jak startujesz z pracą, jesteś nowy w środowisku pracy, więc masz czyste kółeczko tabula rasa, tak? I z każdym jakby twoim sukcesem, rozwojem zyskujesz ćwiartkę, tak? Okay.
pierwsza ćwiartka, czyli potrzebujesz troszeczkę nadzoru, dajesz sobie jeszcze, jakby realizujesz te procesy, ale tam doglądamy, tak? Dwie ćwiartki, czyli jesteś praktycznie samodzielny, tak? Ale jeszcze jakby tam jakby patrzymy jakby na twój wynik, tak? Przy trzech czwartych wiemy, że jesteś samodzielny i potrafisz swoją robotę zrobić, tak? Przy czterech czwartych tak naprawdę jesteś już osobą kompetentną, która jest w stanie przeszkolić samą pracownika. Okay. Tak? Więc jest jakby taki podział, jakby my dzięki tej macierzy wiemy, który pracownik na którym etapie jest, ewentualnie nad czym się skupić. I zarobki też są różne w zależności tak, od tych macierzy? Tak, to jest jakby składowo jakby elementu uznaniowego, tak? Czyli im więcej wiedzy posiadasz, im więcej, wyższe kompetencje posiadasz, tym dla nas jest bardziej wartościowym zasobem, możemy cię dać do miejsca A, do miejsca B, do miejsca C, do miejsca D i ty sobie wszędzie poradzisz tak naprawdę. Okay. Jak teraz potrzebujemy, nie wiem, ktoś nam wypadnie, jest jakaś absencja i potrzebujemy kogoś przeszkolić, patrzymy, kto ma jakie kompetencje, bierzemy osobę z najwyższymi i mówimy, dobra, przyszedł Wojtek, chciałbym, żebyś Wojtka tutaj wdrożył, tak? Mhm. Na przykład czas wdrożenia przed WMS-em, który wdrożyliśmy, wynosił miesiąc, czasem dwa miesiące, bo pracowaliśmy na kartkach, wszystko było, cała wiedza była w twojej głowie, czyli te lokalizacje, teraz się system prowadzi z miejsca A do miejsca B troszeczkę liniowo. Było w głowie pracowników, tak? Dzięki systemowi czas jakby wdrożenia nowego pracownika skraca się tak naprawdę do 1 do 3 dni, w zależności od tego, jak dana osoba jest obeznana ze smartfonami i innymi rzeczami. Więc to jest ogromny progres, tak? Też ilość jakby błędów dzięki aplikacji WMS, którą mamy, znacząco się jakby obniżyła, tak? Więc te błędy, które mieliśmy kiedyś i jakby dyskomfort klienta, że otwiera paczkę, o fajnie, że jest mój produkt, ale chciałem 2 sztuki, dostałem jedną. Okay, no. Tak, teraz praktycznie jest jakby marginalny. On się nadal zdarza, bo to jest zawsze czynnik ludzki, ale ta skala po prostu jest na tyle malutka, że nie stanowi jakby dla nas jakiejś takiej ujmy, powiedzmy, nie? No i wracając do mojego pytania, jakbym szybciej biegał na przykład i te zamówienia robił, wiesz, naprawdę, także, bo ja lubię tak się, wiesz, dawać 130%, czy jestem w stanie więcej zarobić? Tak. Tak. Czyli co? Czyli jak zrobię na przykład zamiast dwóch takich wózeczków, nie wiem, na 2 godziny, to zrobię 4, to co? Co? Wy to sprawdzacie, liczycie jakoś, czy jak to wygląda? Na koniec miesiąca de facto nawet co godzinę mamy takie stosowne zestawienie i wiemy, który pracownik ile pracy wykonał na różnych stanowiskach. Mhm. Następnie jesteśmy jakby w stanie do niego podejść i porozmawiać na zasadzie takie, okej, okay, czy coś się dzieje, czy wszystko jest okej, okay, tak? Nie wiem, albo... Aha, bo jak za wolno, się... to też, tak? No tak, jakby, no, będę zależy na tym, żeby te zamówienia realizować jak najszybciej, żeby klient jak najszybciej je dostał, tak? To jest niestety e-commerce i jak wszyscy wiemy, jak masz czekać na zamówienie dłużej niż dzień, to raczej nie jesteś zadowolony. No tak. Chyba, że masz informację wcześniej, to wtedy też się jej nastawiasz, tak? Ja składam zamówienie i czekam już na SMS-a z paczkomatu, nie? Czy już tak, dostałem, nie? Tak, tak. Ale są też tacy klienci bardzo nadgorliwi, że na przykład dostaną powiadomienie z imposta i dzwonią, bo on jest przed paczkomatem na przykład i on nie dostał swojej paczki, nie? Aha. A mówimy, no jeszcze jakby nie odebrał, nie? Dopiero pan złożył zamówienie. Ale są też takie jakby przypadki, nie? Okej, czyli można więcej szybciej. S006. Kto taką pracę może wykonywać? Bo widzę tutaj mnóstwo młodych ludzi, raczej to jest... Tu nie ma kompletnie znaczenia tak naprawdę. Aha. Tu masz osoby, które mają naście lat, które mają 20, 30, 40, 50 lat. Aha. Limitem jest jakby to, czy ty się w tej robocie czujesz tak naprawdę. Okej. Okay. I czy możesz zrobić powiedzmy te 10 kilometrów dziennie bez jakiegoś utykania, nie? Tak, no bo, tak. Przy czym to nie jest też taka norma, bo no nie, masz mówię, już stanowiska, ale no tak, skrajnie wiadomo, tak, skrajnie patrząc może być 6, nie? może być 10, wiadomo, że no w zależności od dnia i ilości zamówień, ale jest tych produktów. Ile macie takich indeksów produktów, jak zwał, tak zwał? Wiesz co, aktywnych produktów mamy w systemie około 13-14 tysięcy, przy czym na magazynie z racji rotacji, zmian, sezonowości, dostępności około 9 tysięcy zawsze. 9 tysięcy różnych produktów? Tak jest. A dziennie mniej więcej zamówień? Średnia dzienna to jest około 5-6 tysięcy. 5-6 tysięcy zamówień? Tak. I ile osób tutaj pracuje, jeśli chodzi o takie osoby jak ja teraz? Około 80. 80 osób? Przeliczcie to sobie, widzowie, ile na jedno, ile jedna osoba musi zamówień dziennie ogarnąć. To dla mnie za szybka informacja. 0002. Tu. Tak. Dzikie jaja? Co to są dzikie? To jest białko z jajek. Czyli na przykład jak chcesz sobie zrobić jakąś bezę albo coś innego, na przykład upiec jakiś wypiek tylko na białku, lub na przykład zrobić sobie je z czystego białka, to kupujesz sobie dzikie jaja i... Serio? Smacznego. Powaga, to jest czyste jajko. Kurze. Ale co, że bezę tak jak się oddziela jajko? Tak, tak, tak. Zamiast żółtko gdzieś tam, wiesz, kombinować, wyrzucać, no. Kupujesz sobie to i robisz sobie z tego, więc jak... Nie wiem, gdzie ja się uchowałem, ale nie wiedziałem, że takie rzeczy sobie można jaja, białka kupić. Ja jestem czasem w szoku, nie? Więc tak naprawdę... Ale moja żona lubi bardzo bezę robić, a ja jeść, więc... Śmiało, spoko. Ja polecam, ja na chacie robię, także... Płynne jaja kurze, no. Ej. Petarda jest naprawdę. Czyli jesteśmy teraz na końcu naszej historii, mnie jako pakowacza tak zwanego, bo... Ty jako osoba, która zbiera, tutaj się kończy twoja rola. Wiesz, że wszystko to zebrałeś, kończysz pakiet, co proszę zrób. Teraz idzie informacja z systemu klasy WMS. Mhm.
do innej aplikacji, która przetworzy dokumenty. Twoja rola jakby teraz, jeżeli chodzi o zbiórkę, kończy się. Musisz wziąć teraz wszystkie kubety, które tutaj masz i stosownie dane stanowisko po prostu podrzucać. Okay. Żeby inna osoba mogła je podjąć. I biorę wózek, jadę dalej. Bierzesz wózek i robisz pętlę. Wysyłka złożona, liczba pozycji 40. To już jest jakbyś wybierał nowy pakiet. A, tak? To jest do następnego. Czyli tak jak skończyłeś swoją pracę, zrzucasz, masz swój nowy pakiet, bierzesz nowy wózek lub ten sam i od nowa zaczynasz tą samą, nie tą samą, ale inną pracę. No dobra, to zrzucamy i pokażemy, co będzie dalej. Ty jako operator bierzesz kuwetkę, mm-hmm. Na kuwetce masz kod QR, czy to jest informacja dla systemu, które zamówienie w której kuwetce się znajduje. Tak? Tu ci się pokazuje informacja, tak? To będzie wysyłka przewoźnikiem InPost, wybierz rozmiar kartonu D1 lub D2, potwierdzasz sobie Enterem. Fajnie, i tu masz informację. Mało co trzeba myśleć, to jest tak też jest. Fajne. Znaczy nie dlatego, żeby okupiać ludzi, tylko żeby teraz bardziej automatyzować ten proces. To jest taka sugestia z naszej strony, w którą stronę ma karton patrzeć, nie? Więc jak wracasz go sobie do góry nogami, aha, to jest karton klapowy, zamykasz go. Dajesz sobie papier, to będzie bardzo długi, będzie 44, wychodzi ci taśma, okay. Naklejasz sobie, pyk, zabezpieczasz. Jaram cię takim czymś, że to jest naprawdę. Obracasz kartonik i teraz masz listę pozycji, które musisz zeskanować, tak? Aha, i bierzesz skaner. Jeszcze raz skanuję, tak? Tak. Tetrisa, teraz gramy w Tetrisa, moi drodzy. 2, 3, 4, 5. A, i od razu nam z ekranu znika, tak, to spakowaliśmy. Raz, tak, dwa, trzy. I teraz tak, mamy produkt szklany akurat, o, więc produkt szklany bierzemy i zabezpieczamy dodatkowo. Okay. Czyli bierzesz kartę, który masz po swojej prawej, w sensie to? Papier. No. Tak jest. Zawijasz go sobie, składasz go sobie na pół. Mhm. Kładziesz tak powiem, taki bufor. A, no. Kładziesz produkt i zawijasz go w taki rulonik, tak? Tak, żeby w transporcie maksymalnie go zabezpieczyć. Żeby klient ewentualnie dostając go nie miał ryzyka uszkodzenia go, aha, wycieku i innych no rzeczy. No tak, bo nie dość, że jeden produkt, a wszystkie inne mogłyby się tutaj tak rozsypać. Bardzo produkt wchodzi, zamknięcie, jest zabezpieczenie. I co tak samo? Teraz musimy potwierdzić, a, proces zakończony. Tu bierzemy sobie taśmę, pobieramy ją. Plus jest taki, że jest to klej skrobiowy, aha, na taśmie papierowej, więc płatka jest 100% eko i poddana do recyklingu. Tu nam wychodzą dokumenty, dokument wysyłkowy, którym naklejamy. Nie no, widzowie mogą to oglądać i myśleć, no taka normalna rzecz, ale ja się tu każdym elementem jaram. Proszę. Bo tak zamawiając powiedzmy takie produkty na stronie internetowej, nie wiemy w ogóle jak ten proces wygląda i że on jest jak dla mnie aż tak zautomatyzowany, naprawdę. Teraz robisz taki fajny ruch, pchasz paczkę na bieżnię i paczuszka sobie leci. Lecimy. Czyli teraz jest dosłowny koniec pakowania tych paczek, przesyłek, bo one są już tutaj przygotowane pod firmy kurierskie, tak? Tak, wszystko co widzieliśmy krok wcześniej spływa tutaj, to jest tak zwane ujście. Tu już następuje tak zwany proces sortowania, tak? Czyli tu sobie dzielimy, czy to są punkty odbioru własne, czyli wystawiamy paczuszki omniczane na nasze sklepy, czy to jest Poczta Polska, paczka w ruchu, czy inny przewoźnik, którego akurat mamy, InPos, DHL. Jasne. I wtedy jakby przyjeżdża kurier o stosownej godzinie, czasem kilka razy dziennie, odbiera paczuszki i leci już naszego klienta. Okej, okay, no. Mówiliśmy o tych systemach rozliczeniowych, że jeśli ktoś jest lepszy, więcej robi, może więcej zarobić, no to jak to wygląda stricte już finansowo? Jeżeli chodzi o rozpoczęcie pracy w SFD, to na ten moment mamy tak zwane trzy progi stażowe, tak? Czyli zaczynasz pracę, twoja podstawa to jest 3800 zł brutto, po roku masz 4100, po dwóch latach pracy masz 4400 plus twój system uznaniowy. Okej, okay. I tak jak wcześniej wspomniałem, jeśli szybciej biegam, szybciej chodzę, jestem bardziej mobilny, to co? Jeszcze dostaję coś więcej, nie? Tak, my patrzymy na to, jak wydajny jesteś, tak? Czyli im większą masz wydajność, tym więcej jesteś w stanie zarobić, im szybciej chłoniesz wiedzę i angażujesz się, tym wyższe kompetencje otrzymujesz. I masz wyższe kompetencje i wyższy wynik, to masz wyższe wynagrodzenie. Okej, okay, czyli jestem lepszy, zarabiam więcej. To, co wcześniej wspomnieliśmy, nieważne, czy mamy 20, 30 czy 40 lat, na takim magazynie możemy pracować. Nie ma to żadnego znaczenia. To też generalnie jakby od twojej predyspozycji, tak? Jeżeli jesteś zdrową osobą,
Ty musisz być fit, tak? Po prostu zdrową osobą, w pełni sił, możesz się poruszać, przemieszczać, ponosić ciężary zgodnie z przepisami. Zapraszamy serdecznie. I wykształcenie raczej też nie jest tutaj jakieś wyższe konieczne. Po prostu chcemy, mamy chęci do pracy, możemy robić na takim magazynie. Wykształcenie nie ma znaczenia, możesz mieć podstawowe, nie możesz mieć wykształcenia w ogóle, możesz mieć średnie, pełne, niepełne, wyższe, pierwszego, drugiego stopnia. Po prostu. Patrząc. Generalnie, jeżeli jesteś tą, która chętna jest do pracy. Jeżeli chodzi o kwestię rozwoju w firmie, to tak naprawdę mamy taki model, że możesz z magazyniera na przykład awansować na referenta. Z referenta na młodszego specjalistę, potem na specjalistę, starszego specjalistę. I co no i w zależności, wtedy? To już jakiś proces tam ileś tam lat trwa, tak? Następnie w zależności od tego, jak organizacja rośnie rok do roku bardzo mocno, pojawiają się jakby nowe możliwości, tak? My też na bieżąco staramy się inwestować w naszych pracowników, dajemy im szkolenia, różne kursy. My też bardzo dużo się jakby uczą tutaj, tak? Ja też staram się swoich pracowników wysyłać na studia, tak żeby poszerzyli jakby swoje horyzonty z perspektywy wiedzy, znajomości branży, bo to potem jak naprawdę wraca synergicznie. Jeżeli nie wróci do mnie, to ja miałem tą, jakby ten benefit, że ten pracownik u mnie był, włożył swoją wartość i jak się czegoś u mnie nauczył i poszedł na zewnątrz, super dla mnie, super dla niego tak naprawdę. Super, myślę, że wszystkim widzom spodobał się ten odcinek, był obszerny. Mimo takiej powiedzmy schematycznej pracy, bierzemy, wkładamy, skanujemy, ja dowiedziałem się dużo cennych informacji, takich, które mnie naprawdę zaciekawiły, że ten proces jest taki półautomatyczny, że jest mega dużo rzeczy, które pomagają pracownikowi, bo każdemu się wydaje, że automatyzacja różnych procesów zwalnia ludzi, że ludzie tracą pracę, a to mi się wydaje, że jest wręcz przeciwnie, bo jest więcej tej pracy, bo jest ona szybsza, nie? Wiesz co, tak naprawdę była taka obawa, że wdrażaliśmy system klasy WMS u nas na magazynie i ludzie bali się tego, tak? To było coś nowego i wiesz, potencjalnie te wszystkie argumenty, które wymieniłeś, czyli ryzyko utraty pracy. Koniec końców, dzięki temu firma stała się bardziej konkurencyjna, czyli była wartość dla klienta, skoro klient miał wartość, to częściej wracał. Skoro częściej wracał, była większa potrzeba, więc suma summarum i tak zwiększyliśmy personel. No właśnie, to trzeba zrozumieć, że ta automatyka i automatyzacja pomaga właśnie w skalowaniu biznesu i tego, żeby tych magazynierów było wcześniej 60, teraz 80, a za rok 150, tak mimo że mają powiedzmy więcej tej automatyzacji. Więc kochani, nie bójcie się tego, nie mówcie, że roboty wyprą wszystkich pracowników, że sztuczna inteligencja też i wyprze, po prostu będzie pomagać, ale musimy umieć ją wykorzystać, nie? Zgadzam się z tobą. Więc kochani, oglądajcie inne materiały na kanale Do Roboty, zostawcie łapki w górę pod tym odcinkiem i napiszcie, kto z was może pracuje w magazynie albo chciałby się przyjąć do takiej roboty, jak pokazaliśmy dzisiaj. Linki oczywiście są w opisie. Współpraca była dzisiaj z marką SFD, za którą bardzo dziękuję i miło było mi tutaj się w waszym magazynie pojawić. Do zobaczenia. Dzięki bardzo.